Ale chcę cię zapytać najpierw o człowieka, który został zmiażdżony przez maszynę. Płyn rdzeniowy z ucha się wylewał, oko miał mieć zaszyte, czaszka zmiażdżona. Także tam, jeżeli chodzi o sam wypadek, to był dość tragiczny. Rozmowy różne, które przeprowadziłem ze znajomymi, z nim samym, to był to jednak przypadek taki beznadziejny. To wózek to była najlepsza opcja dla niego. I po jakimś czasie w sposób taki przedziwny, cudowny, został zrekonstruowany. Co dzisiaj jest... Można powiedzieć, że dzięki modlitwom? Z bardzo znanym artystą, Zbigniewem Liberą. I akurat udało mi się ten casting gdzieś tam... byłem jednym z wybranych, tam 5 osób było z kilkuset osób startujących. Bardzo ciekawe to było. Ponieważ z jednej strony kobieta tutaj stanęła wobec takiego zakrycia swojej twarzy, tak? Ona przykryła to właśnie tymi... I założyliśmy szkołę, która na początku dość skomplikowanie się nazywała, później skróciliśmy ją do szkoły sztuki i myślenia. Przed wejściem do przedszkola katolickiego jest taki mur, bardzo, bardzo fajny, monochromatyczny mural o UFO, które zlądowało w Cieszynie. Sami to wymyślili.